Rozmowa dnia. A pierwszym gościem środowych sygnałów nie jest pan Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie ministrze, wiem, że dzisiaj otwarcie największego przetargu w Europie, tak, jeżeli chodzi o laptopy dla uczniów. Proszę o szczegóły. Faktycznie dzisiaj mamy otwarcie ofert. To jest rzeczywiście największy taki przetarg na świecie. Prawie 400 tysięcy sztuk laptopów dla edukacji, dla uczniów czwartych klas. Dzięki zmianom, które wprowadziliśmy w trakcie, one trafią także do uczniów szkół niepublicznych, bo początkowe wytyczne z Komisji Europejskiej mówiły, że one mogą trafić tylko do szkół publicznych. No, wynegocjowaliśmy, że możliwe będzie, żeby one trafiły do każdej szkoły w Polsce i każdy czwartoklasista będzie miał szansę otrzymać taki sprzęt. Czyli od września każdy czwartoklasista otrzyma swój własny laptop. Według harmonogramu, który obowiązuje na teraz, ten sprzęt będzie gotowy nawet wcześniej, natomiast są procedury przetargowe, także my bezpiecznie mówimy, że to będzie na jesieni. No tutaj nie możemy niczego pospieszać, wszystko musi się odbyć zgodnie z procedurami. To używając młodzieżowego czy kolokwialnego języka, jak wypasiony będzie ten laptop, który dzieci zobaczą we wrześniu? Będzie mocna średnia półka. To nie będzie nic wypasionego, ale to też nie będzie szmelc. Czy to będzie laptop na własność dziecka? Czy na albo rodziców? Na własność. Na własność. To jest sprzęt, który trafi do każdego ucznia. No, oczywiście wiadomo, będą jego właścicielami formalnie rodzice, no ale on będzie przeznaczony dla młodego człowieka. To już słyszę te głosy, które mówią, dlaczego dla tych, którzy na przykład rodzice stać na taki laptop, oni dostaną, a na przykład nie celować tego tylko dla tych, którzy potrzebują tak naprawdę. Dlatego, że w mojej ocenie każde dziecko w klasie powinno mieć taki sam sprzęt i tak samo jak wszyscy mają takie same podręczniki. Nie ma podręcznika dla bogatych, oprawnego w skórę i na kredowym papierze i dla mniej zamożnych z makulatury. Tak samo jest sprzęt, który będzie podstawą do korzystania w klasie, który będzie takiej samej jakości dla każdego ucznia. I będę mógł sobie ten sprzęt jako dziecko do domu wziąć i na przykład grę sobie zainstalować i robić sobie co tam chce? Oczywiście. No, nie to, co pan chce, tylko to, co pan rodzice pozwolą. No, z tym to pan wie, jak to jest w Polsce. Rodzice często pozwalają na wszystko tak naprawdę, to wygląda. Ja myślę, że gdyby rodzice pozwalali na wszystko, to młodzi ludzie w Polsce nie osiągaliby tylu sukcesów, co osiągają. No, tutaj głos polemiczny, ale zostawmy to na boku, panie ministrze, obaj się uśmiechamy. Kolejny temat. Paszporty, co nowego? No, od końca marca można złożyć wniosek o paszport dla dziecka online. Dla dzieci do 5 roku życia można złożyć ten wniosek w taki sposób, że dziecko w ogóle nie musi odwiedzać urzędów. W przypadku dziecka do 12 roku życia trzeba z dzieckiem przyjść tylko po odbiór. Ponadto jest taka procedura, która sprawia, że obydwoje rodzice muszą wyrazić zgodę na to, żeby dziecko miało paszport. No i taką zgodę można teraz wyrazić przez internet w naszej aplikacji. I tu pytanie od wydawcy, bardzo ważne. A kiedy dla dorosłych online? Nigdy. Dlaczego? Dlatego, że trzeba złożyć odciski palców, a jeżeli się składa odciski palców, to trzeba złożyć je zarówno w momencie złożenia wniosku, bo wtedy one są pobierane, a następnie w momencie odbioru jest weryfikowane, czy w warstwie elektronicznej tego paszportu te odciski palców zostały poprawnie zapisane, dlatego że to jest ważne, żeby pamiętać o tym, że państwo nie przechowuje odcisków palców swoich obywateli. One są kodowane w dokumencie i tylko tam zawarte. I na przykład jeżeli korzystamy z takich bram, są tak zwane bramki ABC, czyli takie automatyczne bramki do przekraczania granicy, to one wtedy mogą pobrać z naszego dokumentu odcisk palca. My kładziemy palec, no i wiadomo, czy my to my. Zdaje się, że podobnie jest przy dowodzie osobistym, tak też? Dokładnie tak, z tą różnicą, że w przypadku paszportu wniosek jest w pełni elektroniczny, to znaczy nawet podpis składamy już na takim specjalnym tablecie, się nazywa Signature Pad, w każdym razie składamy go rysikiem, wszystkie dane są zaciągane z rejestrów, także nie da się pomylić w formularzu i w ten sposób doprowadzić do tego, że dokument będzie źle wydany. Czasami jak ktoś wypełnia taki dokument, to pamięta, że trzeba było się zmieścić w ramce z podpisem. Jak się wyjechało poza ramkę, to był kłopot. Teraz ramka jest elektroniczna, można poprawiać do woli i wszystko będzie ok. Jest pan świeżo upieczony ministrem cyfryzacji, ale na tym polu pan już działa dłuższego czasu. Jakie priorytety, co pan będzie cyfryzować, jeżeli chodzi o naszą administrację? 3 priorytety na ten rok. Rozwój aplikacji mObywatel. Od połowy tego roku ona będzie uznawalna na równi z dowodem osobistym i paszportem. Będzie trzecim takim dokumentem tożsamości w Polsce.
Polsce. Druga rzecz to jest ten przetarg na laptopy dla uczniów, o którym już mówiłem, a trzecia to jest największy w historii Polski konkurs dla przedsiębiorców na budowę sieci dostępowych do szybkiego internetu. To o tym za chwilę. Ten M-Obywatel, czyli jak na przykład policjant zechce mnie wylegitymować, tak, dziękuję bardzo, to będą mógł pokazać mu to po prostu te aplikacje, tak? Tak, to akurat już działa, dlatego że policja dysponuje wszystkimi danymi na nasz temat w swoim systemie, więc wystarczy, że potwierdzi naszą tożsamość i może sprawdzić w swoim systemie, ile pan już punktów w tym roku nabił. I kiedy to zacznie działać wszystko? To będzie funkcjonowało od połowy tego roku. Ustawa jest już na ostatniej prostej, są do przyjęcia tylko przez Sejm poprawki Senatu, później trafi do podpisu pana prezydenta. Jeżeli pan prezydent zdecyduje się podpisać, to wejdzie w życie mniej więcej w połowie czerwca. Te sieci dostępowe brzmi intrygująco. Proszę o więcej szczegółów. Mamy w Polsce około 1 700 000 miejsc, gdzie nie ma szybkiego internetu. Dokładna mapa jest na stronie internet.gov.pl. Każdy może wejść, sprawdzić, czy w dowolnym punkcie adresowym w Polsce jest szybki internet, a jeżeli jest, to jakie są jego parametry i do kogo można się zwrócić, żeby taką usługę kupić. Są takie miejsca, gdzie tej sieci nie ma, a ponieważ dzisiaj internet to jest coś takiego jak gaz, prąd czy woda, no to chcemy, żeby te luki uzupełnić. Dlatego zrealizujemy największy w historii Polski konkurs właśnie dla firm, które będą podłączały ten internet tam, gdzie jego się nie opłaca podłączyć. No bo jeżeli koszt budowy takiego światłowodu, podciągnięcia go do jakiegoś domu wynosi na przykład 10 tysięcy złotych, firma rocznie zarabia na tym, czy ma przychodu z tego kilkaset złotych, no to jest zupełnie oczywiste, że nikt nie będzie wkładał pieniędzy akcjonariuszy w inwestycje, które wracają się po 20 latach i dlatego jest interwencja publiczna. To są programy, które są prowadzone w całej Europie, ale Polska jest największym beneficjentem, no i chcemy, żeby ten program ruszył jeszcze w tym roku. 1 700 000 miejsc bez szybkiego internetu. Jak to można przełożyć na powierzchnię albo na przykład na ludzi tak naprawdę, którzy są bez tego szybkiego internetu? Ile to jest? Jeżeli chodzi o to, ile osób mieszka pod tymi adresami, to takich danych nie posiadam, natomiast no, pewnie przymnożyłbym to przez 2-2,5 i wtedy dostalibyśmy w miarę wiarygodne. Czyli około 10% ludności Polski jest bez szybkiego internetu właśnie? Myślę, że nawet trochę więcej. Co to jest ten szybki internet? To jest internet światłowodowy, to jest internet, który ma prędkość powyżej 100 megabitów na sekundę. To jest, chodzi o internet stacjonarny, dlatego że w wielu tych miejscach oczywiście jest dostęp do internetu mobilnego, no ale każdy, kto korzysta z takiej usługi, wie, że to jest usługa, która w niektórych wypadkach jest zawodna. Po prostu albo nie ma wystarczająco dużej przepustowości, nie ma też czasami takiej adekwatnej prędkości, no i dlatego najlepszym, najbardziej takim realizującym wszelkie potrzeby, czy w pracy, czy do rozrywki medium, jest internet światłowodowy i w to inwestujemy. Godzina 7:24. Naszym gościem jest pan Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Ciąg dalszy naszej rozmowy w naszych mediach społecznościowych, na stronie Jedynki. Zapraszam serdecznie. Panie ministrze, nasza infrastruktura krytyczna, czy jest wrażliwa infrastruktura, czy jest narażona na cyberataki? No, oczywiście, że tak, bo to jest zawsze główny cel, jeżeli chodzi o ataki naszych adwersarzy, no, bo dlatego ona się nazywa infrastrukturą krytyczną, bo jeżeli coś by przestało tam sprawnie działać, no to byłby to duży problem dla naszego państwa, no ale my też tę infrastrukturę krytyczną chronimy, szczególnie przed cyberatakami i do tej pory przez ten ostatni rok z kawałkiem podwyższonego alertu związanego z wojną w Ukrainie, nie było istotnych przerw w dostępie do usług publicznych, także myślę, że to raczej należy poczytywać w kategoriach sukcesu. Czyli jesteśmy odporni na ataki? No, chodzi o Rosjan tak naprawdę. Jeżeli ktoś powie, że jesteśmy w 100% odporni, to kłamie. Ja powiem, że zrobiliśmy wszystko, co byliśmy w stanie, żeby tę odporność podnieść. Jeszcze o pieniądze zapytam pana. Załóżmy, że jestem informatykiem, ładnie zarabiam, chciałbym pracować dla państwa, a ładnie zarabiam w firmie prywatnej. Ile dostanę państwowo? To zależy, co pan potrafi. Ale jeżeli chodzi o wynagrodzenia w sektorze publicznym, to dzisiaj, kiedy na to patrzymy, no to możemy powiedzieć, że oferujemy medianę wynagrodzenia rynkowego. My się posiłkujemy po prostu fachowymi raportami rynkowymi i płacimy
tyle mniej więcej, ile taka średnia rynkowa półka. To jest oczywiste, że nigdy nie będziemy konkurować z jakimiś międzynarodowymi korporacjami, bo polskie państwo musi też być w tym wszystkim dość cwane i dbać o to, żeby nie przepłacać. Natomiast to już nie są te czasy, kiedy na rynku zarabia się X, a w państwowej instytucji X przez 5. Minęło te czasy, tak? Bo do tej pory miałem wrażenie, że to jest tak, że szef jakiejś instytucji na przykład ma grupę zaszeregowania, gdzie może zapłacić informatykowi 3,5 tysiąca złotych i mówi: słuchaj Staszek, przyjdź za 3,5 tysiąca, będziesz robił dla państwa, potem sobie zarobisz, później sobie zarobisz na prywatnym. Zachęcam do zapoznania się z ofertami Centralnego Ośrodka Informatyki na portalu No Fluff Jobs. To jest taki portal, gdzie wszystkie duże firmy informatyczne szukają pracowników. My też tam jesteśmy. I kiedy ostatnio rozmawiałem z współwłaścicielem jednej z największych polskich grup medialnych, które działają w internecie, rozmawialiśmy sobie właśnie między innymi o tym. On powiedział, że płaci mniej więcej takie same pieniądze. Drodzy Państwo, dochodzi 7:30. Naszym gościem był pan Janusz Cieszyński, minister cyfryzacji. Dziękuję i dobrego dnia. Dziękuję bardzo. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.